Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana i dzisiaj ze mną pan profesor Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka. Kłaniam się panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Myślę, że wielu z Państwa, wielu z moich widzów ucieszy się widząc pana profesora na moim kanale po raz pierwszy, bardzo możliwe, że nie po raz ostatni. Również dlatego, że niedawno doszło do takiej sytuacji, kiedy to Kanał Zero zorganizował debatę na temat transformacji energetycznej i pojawiły się pytania, dlaczego tam nie było osoby, no mówiąc umownie, z drugiej strony, między innymi były pytania, dlaczego właśnie pan profesor się tam nie znalazł. Okazało się, że miał pan zaproszenie do tej debaty, ale właśnie chciałbym na początek naszej rozmowy wyjaśnić, jak to z tym zaproszeniem było, o co tam chodziło, dlaczego pan się tam nie pojawił, panie profesorze. To znaczy ja otrzymałem telefon z zaproszeniem jakby, czy z propozycją uczestniczenia w tej debacie, ale ja wychodzę zawsze z założenia, które jest oparte na doświadczeniu życiowym, a czasem nawet dosyć przykrym, że można oczywiście dyskutować, ponieważ jeżeli dyskutanci rozumieją temat i są mniej więcej, nie chcę użyć słowa, na takim samym poziomie, ale to chyba o to chodzi. Natomiast jeżeli różnice pomiędzy dyskutantami i sposób postrzegania tematu, który ma być dyskutowany, jest diametralnie różny, to wychodzi z tego kakofonia. I ja w tej rozmowie, w której uzasadniałem to użyłem właśnie słowa, że będzie to kakofonia, ponieważ osoby, które tam są, z pewnością nie są energetykami i jak czytam ich teksty, bo ja staram się być na bieżąco i usłyszałem nazwiska, które tam będą, no po prostu uważałem, że taka dyskusja byłaby stratą czasu, natomiast widzowie odebraliby jako to każdy mówił, co wiedział albo czego nie wiedział. Tutaj mamy inną sytuację, ponieważ ja jestem laikiem w dziedzinie energetyki, może zorientowanym jakoś tam w miarę, na tyle, żeby przygotować, mam nadzieję, sensowne pytania, ale nie będę tutaj podejmował polemiki, raczej mam do pana dużo pytań i chciałbym zacząć od takiego chyba dosyć podstawowego pytania. Otóż, kiedy jest mowa o transformacji w ramach Zielonego Ładu, bardzo często pada taki argument, że ta transformacja pozwoliłaby nam, tu jest mowa i o Unii Europejskiej, i konkretnie o Polsce, uniezależnić się od zewnętrznych źródeł energii i byłaby to jedna z jej największych zalet. Na ile ten argument jest trafny, panie profesorze? To znaczy uzależnić się nigdy nie uniezależnimy. Szczególnie Europa jest w takiej sytuacji. W takiej dobrej sytuacji są Stany Zjednoczone. To jest kraj, który ma dostęp do różnego rodzaju surowców. Natomiast Europa nie. My zawsze będziemy potrzebować różnego rodzaju surowców i próba na siłę uniezależnienia się całkowitego na ogół kończy się fiaskiem, a poza tym dużo kosztuje. Ważniejsze jest, żeby zdywersyfikować różnego rodzaju źródła energii i jednak, żeby tam to bazowe źródło energii było własne, żebyśmy przynajmniej mieli nad tym kontrolę. Jeżeli zdamy się całkowicie na innych dostawców, a COVID dał nam taką gorzką lekcję, kiedy kontenery przestały płynąć z Azji, prawda, nagle i wiele przemysłów musiało zatrzymać produkcję. Przykładem są samochody, które były produkowane na skład, na dobrą sprawę, bo nie brakowało mikroprocesorów. Ale to samochody mogą sobie powstać na tym składzie, panie redaktorze. Ale jeżeli my przerwiemy dostawy energii elektrycznej, od której jest współczesne społeczeństwo szalenie zależne, to my po prostu spowodujemy katastrofę. Katastrofę nie tylko gospodarczą, bo trudno będzie odtworzyć to, ale katastrofę przede wszystkim cywilizacyjną. Tak, i na tym to polega. Dlatego musimy mieć pewną ilość energii, która będzie zależała wyłącznie od nas. No tutaj się pojawia dosyć oczywiste pytanie, co by miało być tym źródłem, zwłaszcza gdybyśmy spojrzeli w skali wyłącznie naszego kraju. No i jak patrzymy na nasz obecny miks energetyczny, gdzie wciąż około 60% to jest energia z węgla brunatnego i kamiennego, no to może się pojawić pytanie, czy zachowanie takiego miksu albo no, trochę zmniejszenie udziału węgla, ale jednak zachowanie roli węgla ma sens, czy to jest ekonomicznie opłacalne, czy to by był ten kierunek, o którym pan mówi, czy nie? Tak,
Bo kiedy mówię o tej podstawie jakby zasilania w energię elektryczną, to my używamy takiego słowa technicznego dyspozycyjność. Czyli jest takie powiedzenie, lights must be always on. Czyli, że światła powinny zawsze móc się zaświecić, energia powinna zawsze płynąć. I te źródła, które my dysponujemy, te bazowe, powinny być zawsze dyspozycyjne. A jakie mogą być elektrownie dyspozycyjne? Teraz znamy, zgodnie z prawami fizyki, tylko trzy typy: elektrownie węglowe, elektrownie gazowe i elektrownie jądrowe. I teraz, jeżeli my odejdziemy od węgla, to zostaje nam gaz i elektrownie jądrowe. Gaz są problemy z dostawami. To jest w ogóle oddzielny problem, prawda? Jak Europa ma zagwarantować dostawy gazu? Ale my nie możemy oprzeć własnej energetyki na gazie, bo mamy go za mało. Elektrowni jądrowych nie mamy i naprawdę nawet optymistyczne przewidywania pokazują, że jeżeli wybudujemy jedną elektrownię, która zapewni 5% energii, to na pewno będzie po 2040. Dlatego węgiel jest dla naszym nie to, że my lubimy czy nie lubimy, że on jest tańszy lub droższy. To nie wchodzi. To jest nasze być lub nie być. Jeżeli zrezygnujemy z węgla, zrezygnujemy również z zasilania. Z tym, że tu jest jedna rzecz. Ten węgiel może być własny i wtedy my nad nim mamy kontrolę, lub ten węgiel może przypłynąć. Jesteśmy w stanie sprowadzić węgiel dla elektroenergetyki. Ale co było rok temu, czy w 2020 roku, kiedy my tak trochę wyszliśmy przed szereg w Unii Europejskiej i zrezygnowaliśmy z dostaw węgla rosyjskiego? Proszę zauważyć, że to było tam 20-30%. Niewielka rzecz. Kolejki na składach były po tygodniu, ludzie stali tydzień, nocami, prawda? Do portów sprowadzano wszystko, co było możliwe, jakiś miał, piasek, kamienie, które były substytutem węgla. Proszę zobaczyć, jak utrata kontroli nad podstawowym źródłem może skutkować bardzo negatywnymi skutkami. I myśmy to przerabiali. No, w 2022 roku każdy może sobie przypomnieć, zobaczyć te kolejki, zapisy, telefony, bo wszyscy bali się, że zabraknie tego. I jeżeli my zrezygnujemy z własnego węgla, to będzie to samo, tylko może w inny sposób. Czyli rozumiem, że no, po pierwsze mamy tu problem oczywiście z Zielonym Ładem i z planem już istniejącym przecież i zgłoszonym przez polski rząd wygaszenia polskich kopalń, ale też, jeżeli dobrze rozumiem pańskie stanowisko, powinniśmy tutaj trochę przymknąć oczy na koszty wydobycia węgla, traktować go po prostu jako nasz strategiczny zasób, tak? Nawet ewentualnie płacąc za to więcej. Tak, ale rzeczywiście, my mówimy o bezpieczeństwie. Mamy bezpieczeństwo, nazwijmy to w cudzysłowie, wojskowe, prawda? Mamy bezpieczeństwo wewnętrzne, które nam policja zapewnia pewne służby, ale też mamy bezpieczeństwo energetyczne, które jest nie mniej ważne niż bezpieczeństwo na przykład typu militarne. Bo proszę zobaczyć, co mamy, musimy zagwarantować je wszystkie, a bezpieczeństwo energetyczne jest chyba jedną z najważniejszych. Bo wojna może być albo może nie być. Policja przyjedzie pół godziny później, a energia musi płynąć w każdej sekundzie. I dlatego, jeżeli my mówimy, że musimy zagwarantować bezpieczeństwo, to nie liczymy tych pieniędzy. Przecież wydajemy 300 czy więcej miliardów na zakup czołgów gdzieś w Korei, w Stanach Zjednoczonych i to już nie podlega normalnej ekonomii. My kupujemy własne bezpieczeństwo. Poza tym, panie redaktorze, nawet to my możemy policzyć w energetyce, bo my liczymy, ile jest koszt dostarczonej energii. I to wszyscy łatwo znają. Ale mamy jeszcze jeden parametr. To jest koszt niedostarczonej energii. Ile będzie kosztowało gospodarkę, jeżeli energia przestanie płynąć? To jest cała jakby dziedzina taka w energetyce. I na przykład, jeżeli cena jednej megawattogodziny, to jest taka porcja energii, kosztuje tam w zależności od czasu, bo była po 500, 600 zł w tym, a w 2000, bodajże to był 17 czy 18 rok, mieliśmy takie przerwy w dostawach, były stopnie zasilania i wówczas te wstępne koszty były szacowane na 20 tysięcy. Proszę zobaczyć, Amerykanie mają takie, jak to się mówią, thumb rule, prawda, czyli taką prostą zasadę, że koszt niedostarczonej energii to jest 100 razy koszt zakupionej energii. I proszę zobaczyć, nawet krótki okres niedostarczonej powoduje nieprawdopodobne straty gospodarcze.
Już nie mówię o sprawach humanitarnych. Na przykład szpitale będą w stanie egzystować przez 3 dni, bo na tyle mają zapasu ropy, a co później dalej, prawda? I wiele, wiele innych. Proszę zobaczyć sobie, jeżeli przestaje płynąć prąd, no zatrzymują się tramwaje, gasną światła uliczne. Ja przeżyłem w 2006 roku w Łodzi właśnie taki 2-godzinny blackout w centrum. No to był Armagedon na dobrą sprawę. My sobie nie zdajemy nawet sprawy. Zresztą jest taka świetna książka opisująca Niemcy, blackout i wszystkim, mieliby czas, szczególnie na wakacjach, które się zbliżają. Poczytaj sobie, jak wygląda właśnie taki blackout. Chciałbym teraz przejść do kwestii, o której pan już wspomniał, a trochę mnie ta data zmroziła. Mam na myśli oczywiście datę uruchomienia elektrowni jądrowej. To jest cała duża sytuacja wokół energetyki jądrowej. Ja przejrzałem pańskie teksty publikowane w serwisie Business Alert. Polecam zresztą i link do serwisu i do działu z pańskimi tekstami umieszczę w opisie tego filmu. I tam napisał pan niedawno w styczniu taki tekst: Atomowy kamuflaż rzeczywistych problemów energetyki. No, mało optymistyczny ten tekst jest, a data, którą pan tutaj przedstawił, mówiąc o 2040 roku jako momencie uruchomienia pierwszego bloku jądrowego, w ogóle jest no bardzo daleko, bo przecież pierwsze założenia, jeżeli dobrze pamiętam, mówiły chyba nawet o 2028 roku, potem to się przesuwało o kolejne lata. No jakim to w ogóle jest według pańskiego oglądu etapie cała ta sprawa? No bo wydaje się, że niby mamy firmę, która ma nam zbudować tę główną, tę państwową, główną, dużą elektrownię jądrową. No ale czy właśnie, czy zbuduje? Jakie tu są problemy? Panie redaktorze, cofnijmy się tak na momencik do tyłu. Początkiem obecnego programu energetyki jądrowej jest 2009 rok. On się pojawił nagle, tam były różne przyczyny tego, ale głównie to były przyczyny polityczne. I to może zostawmy, ale przez wiele lat się nie działo. I właściwie poprzednia opcja, znaczy ja mówię jeszcze o Platformie, która była do roku 2015 i następna, właściwie niewiele tak robiło. To ożywiło się dopiero około 2-3 lat temu. I moim zdaniem jest to wykorzystywane jako rodzaj takiego przykrycia, o czym pisałem w tym artykule w Business Alert, rzeczywistych problemów. Jak wyglądają te rzeczywiste problemy? One wyglądają tak, że my podjęliśmy się, no bo tak chciała Unia, dekarbonizacji. Likwidujemy własne kopalnie, za czym pójdzie likwidacja elektrowni jądrowych. Mamy oczywiście, rozbudowujemy źródła odnawialne, ale one mogą pracować tylko kiedy jest wiatr i kiedy słońce. Przykładowo, panie redaktorze, wczoraj po południu, kiedy jeszcze świeciło słońce, wszystkie panele fotowoltaiczne w Polsce plus wiatraki generowały 500 MW mocy, a system potrzebował 22 tysiące w tym czasie. Proszę zobaczyć, co by się stało, gdybyśmy się oparli tylko na odnawialnych źródłach energii. W związku z tym potrzebujemy źródło, które by pracowało ciągle. Pierwszym pomysłem, tak nie tylko w Unii, ale w Polsce było, no dobrze, zlikwidujmy ten węgiel, weźmy, zastąpimy go gazem. No był to jakiś pomysł, ponieważ elektrownie gazowe są elastyczne, mogą pracować cały czas, no ale później się to wszystko pokazało, że rurociągi zostały wysadzone, jest trwa wojna, prawda? I my potrzebowaliśmy olbrzymich ilości gazu do energetyki. To mówimy o rzędu 30-40 miliardach metrów sześciennych. W tej chwili zużywamy około 16 i też mamy problemy z dostawami. Powstaje problem, no dobrze, no elektrownię gazową można wybudować. To jest bardzo prosta konstrukcja, w 3 lata, nawet 4, tylko problem, skąd weźmiemy taką ilość gazu? No więc jakby odpowiedzią na to było, zbudujmy elektrownię jądrową. Tylko jaka jest dzisiaj sytuacja? Sytuacja dzisiaj jest taka. Patrzmy, kto może tą elektrownię nam zbudować. Oczywiście mogą nam zbudować Rosjanie, ale to odrzucamy, nawet nie dyskutujemy na ten temat. Budują to w Turcji, budują gdzieś. Więc zostają dostawcy, tak, dostawca amerykański, dostawca europejski, tu mam na myśli francuski, i dostawcy azjatycy. Są trzy, powiedzmy, grupy, które mogą cokolwiek nam zbudować. Dostawca amerykański ogłosił bankructwo w 2017 roku. Swoją technologię sprzedał do Azji. Chińczycy tą technologię uprościli, wybudowali AP1000, bo mówimy o technologii AP1000 i swój taki własny, trochę uproszczony Hualong 1. I to są Chiny. Amerykanie jako sami
nie zbudują nam elektrowni. Zresztą mamy w Stanach Zjednoczonych z energetyki jądrowej zrezygnowali 25 lat temu, panie redaktorze. Od 1997 roku wszystkie projekty zostały pokasowane, z wyjątkiem dwóch projektów w Virginii, Vogtle 3 i Vogtle 4, teraz pan prezydent Duda tam pojechał zobaczyć, które zresztą trwały ponad 15 lat i trzykrotnie przekroczyły budżet. I to są ostatnie bloki. Więcej nikt w Ameryce nie wybuduje. Nie ma kogo. Przepraszam, panie profesorze, ale dlaczego tak się stało? Bo wiemy, że Niemcy z powodów czysto ideologicznych zrezygnowali z elektrowni jądrowych, a Amerykanie? No wie pan, Niemcy, ideologia, no kiedyś może było, ale to jest bardzo praktyczne. Społeczeństwo, jak pan nas zna, to raczej to. Amerykanie zrezygnowali z prostego powodu. Po pierwsze, było to potwornie drogie. Następna rzecz była kwestia paliwa, ponieważ oni, tam już nie chcę wchodzić w szczegóły, nie mieli dobrej technologii, musieli od Rosjan kupować paliwo i do tej pory kupują. Mało osób wie, że w 2022 roku, prawda, czyli rok temu, kiedy na Ukrainie trwała wojna pomiędzy NATO i Rosją, no bo powiedzmy sobie szczerze, że jest to na dobrą sprawę wojna pomiędzy NATO i Rosją, czyli Stanami Zjednoczonymi, to w tym samym czasie, kiedy Stany Zjednoczone były właściwie w systemie proxy, ale w stanie wojny z Rosją, kupiły w tym 2020 roku za ponad miliard dolarów paliwa do swoich elektrowni. I dlatego chcą się z tego pozbyć. To jest zbyt drogie, nie ma gdzie składować, nie mają długoterminowego składowiska. Zbudowali co prawda w Yucca Mountains, to jest w stanie Nevada, taki kompleks granitowy, bo to się buduje w kompleksie granitowym, ale były protesty organizacji społecznej. No i w rezultacie nie uruchomili. Amerykanie się pozbyli. Proszę zobaczyć. Ja nawet na koniec rozmowy, ja panu pozwolę sobie wysłać panu taki fajny rysunek pokazujący, co i jak wybudowali w Ameryce. Tam zrezygnowali z energetyki jądrowej 20 lat temu. Dokończyli to, co jest, to znaczy, co było budowane, to, co istnieje, pracuje. Powiem panu, to jest ta amerykańska zasada. If it works, do not touch it, prawda? Wyeksploatujemy to do końca. I wyeksploatują i koniec. Natomiast Niemcy, to jest właśnie jakby w takiej sferze trochę medialnej, że Niemcy to tam ideologicznie, nie, nie. Po prostu mieli stare bloki, które już niedawno, ja mówię o blokach jądrowych, które Niemcy zamknęły, które nie tyle nadawały się do remontu, co do odbudowy. A obecnie budowa bloku jądrowego jest szalenie kosztowna. I oni to zrezygnowali z przyczyn bardzo praktycznych. Mało tego, nie miał kto im odbudować. Bo teraz, panie redaktorze, wróćmy do tych potencjalnych dostawców. Czyli Amerykanie nie mają już, znaczy oni świetni są w sensie know-how, ale nie mają możliwości budowy tych elektrowni. I w Stanach Zjednoczonych nie buduje się. O Rosji, żeśmy sobie mówili, że o tym nie rozmawiamy. No to zostaje Azja i zostaje Francja. Francja jest bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ oni mają bardzo dobrą technologię. To się nazywa EPR 1600. 1600 to jest moc jednego bloku, a EPR to jest akronim od European Pressurized Reactor, czyli znaczy reaktor ciśnieniowy, europejski reaktor ciśnieniowy. Tylko jak Francuzi budują? Dobrze budują. Dobrze budują i mają bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. Tylko jakie ostatnie trzy bloki budowali? Pierwszy to jest Olkiluoto 3 w Finlandii, w tej technologii EPR 1600. Budowę rozpoczęli to w 2005 roku. Oddano w zeszłym roku, w 2023. 18 lat. Wie pan, co to znaczy, że ten nakład inwestycyjny przecież cały czas jest pożyczony i koszt finansowy przez 18 lat to on się wspina w sposób niewyobrażalny. To nie jest, że współczynnik tam capital recovery factor jak w normalnej inwestycji powinien być 2 czy 3, a tam może być 20 po tylu latach. Więc to jest jeden przykład. Drugi, w trakcie budowy jest Flamanville. To jest następna elektrownia, która jest w północno-zachodniej Francji, tak tam blisko kanału La Manche. Tam budowę we Flamanville, francuskiej elektrowni, rozpoczęto w 2007 roku, panie redaktorze. Jest 2024, ona dalej nie działa. Może 25, może 26. Wie pan, jak to koszt doszedł? Francuzi również budują dwa bloki w Hinkley Point, w Wielkiej Brytanii, w Anglii dokładnie rzecz biorąc.
I te bloki zaczęto budować właśnie tam około 2017. Nikt nie wie, kiedy one zostaną zbudowane. Najbardziej optymistyczne przewidywania twierdzą, że 2035, może 2040. Czyli mamy potencjalnego dostawcę, który buduje dobrze jakościowo, ale jeżeli chcielibyśmy od niego kupić, no to musimy się zapisać w kolejce raczej na 2040 plus. No, oczywiście są dostawcy azjatyccy, ale panie dyrektorze, to jest inny, nie chcę powiedzieć, że standardy, to inny sposób myślenia. Przecież po to, żeby technologia azjatycka weszła do Europy, to musi otrzymać resursy, musi otrzymać wszystkie pozwolenia od europejskich instytucji jądrowych. To jest zderzenie dwóch systemów i nie, no powiedzmy, jako inżynier nie wyobrażam sobie tego, tak mogę powiedzieć. Czy z tego, co pan mówi, wynika, że nasz plan, czy nasz główny kierunek strategiczny na wybudowanie takiej dużej centralnej, dużego centralnego bloku jądrowego, no tak prawdę mówiąc, to plany były na więcej niż jeden blok, przecież mowa była o co najmniej dwóch, czyli nawet i trzech ewentualnie, to jest jakaś fantasmagoria? Czy ja dobrze rozumiem to, co pan mówi? Oczywiście, że fantasmagoria i to jeszcze taka, powiedzmy, mało przemyślana. Bo jeżeli już budujemy tą energetykę jądrową, to trzeba budować kilka bloków. No jeden blok to właściwie, tak trudno powiedzieć, to zrobić. Jeden blok no, dostarczy 5, no może 8% energii całej. Jaki jest Czyli sens? nie rozwiąże w ogóle naszego problemu. No nie, no panie redaktorze, żeby być cokolwiek to znaczy. Wybudowałem, bo my mówimy takim referencyjnym blokiem o mocy 1000 MW. Cokolwiek by to znaczyło. Więc taki blok referencyjny kosztuje gazowo-parowy około 4 do 5 miliardów złotych. Taki sam blok węglowy, który jest pod pewnymi względami lepszy, bo jest bardziej elastyczny od tego gazowego, chociaż większość osób myśli, że jest inaczej, kosztuje 7 dzisiaj. Bo jest inflacja, kosztował kiedyś 5,5, teraz kosztuje 7. Natomiast blok tak podobny, o podobnej mocy elektrowni jądrowej, mówimy o 40 miliardach plus. Tak, to jak mówiliśmy o Virginii, o Vogtle 3, Vogtle 4, to tam oceny są, że to był AP1000 i on kosztował co najmniej 11 do 12 miliardów dolarów. To przecież przeliczając miliardy na złotówki, to jest prosty przelicznik, około 4, no to mam. To jest nieprawdopodobny koszt. Druga rzecz to jest kwestia również dostawcy, o którym mówiłem, że on może być za ileś tam lat. Na trzecie, że my nie mamy kompletnie żadnych doświadczeń. Mało tego, my tu nie chcę powiedzieć, że popełniliśmy błąd, bo ja tak nie wiem, czy to jest błąd, że normalnie budowa elektrowni jądrowej jest szalenie trudna. Tylko kilka firm na świecie potrafi kontrolować proces budowy. Kiedy dostawa, czego dostawa, w jaki sposób dostawa. Proszę zobaczyć, jak się chce budować elektrownię jądrową, to stal się zamawia na 3 lata do przodu, bo to muszą być specjalne stale, specjalnie walcowane, specjalnie obrabiane. To nie jest tak, że się idzie do sklepu i się idzie do tej półki z napisem elektrowni jądrowej i się wrzuca do koszyka, prawda? Bo tak to jest wielki proces. I kwestia zamówień, dostaw, że najpierw musi przyjechać to, później to trzeba wylać, powiedzmy, wylewki, trzeba zrobić drogi. To jest cały to, nazywamy, że to funkcję pełni inżynier budowy. Inżynier budowy, tak to jest nazywane w skrócie. To tylko kilka firm na świecie to potrafi robić. I robi się to w ten sposób, że ogłasza się przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj. Prawda? I wtedy ten projektant bierze odpowiedzialność za cały proces zarządzania, łącznie ze zbudowaniem. Myśmy zrobili co innego. Myśmy zamówili plan. Proszę zobaczyć, panie redaktorze, myśmy nie zamówili elektrowni jądrowej. To, co mamy zamówione, te dwie umowy, to jest tylko jakby plan budowy. To jest projekt. Dostaniemy w ramach tego parę ton papieru. To mniej więcej tyle będzie. Ale nie dostaniemy bloku. My musimy teraz w oparciu o ten papier poszukać, kto nam taki blok dostarczy. Zorganizować cały proces budowy. Kto w Polsce potrafi zorganizować proces budowy bloku za 40 miliardów złotych? To jest po prostu niewyobrażalne.
Dlaczego tak zrobiono? Nie wiem. Mało tego, nie postawiono nawet temu dostawcy tego projektu jakichś wymagań. Ostatnio pan Bando, który jest, jak państwo wiedzą, on jest pełnomocnikiem rządu do spraw infrastruktury strategicznej, krytycznej, prawda? Jemu podlegają te rzeczy. Pytany był, jak to się stało, że amerykańskiego dostawcę, którego my jakby celujemy, Czesi wyrzucili, tak mówiąc kolokwialnie, z przetargu. Prawda? A my nie. I minister Bando powiedział, no bardzo tak rozsądnie powiedział, bo Czesi postawili warunki, a ten dostawca nie był w stanie ich spełnić. A myśmy warunków nie postawili, w związku z tym. Naprawdę, polecam rozmowę z panem Bando. Daleko posunięta szczerość. No muszę powiedzieć, że dosyć mocno pan przekuł taki balonik, który chyba ja też miałem gdzieś w głowie, jeśli można tak powiedzieć. A w takim razie, do jakiego stopnia rozwiązaniem mogą być te SMR-y, czyli te małe elektrownie jądrowe, które chyba nie są aż tak kosztowne i są mniejszą inwestycją i szybciej się je buduje? Czyli one nie istnieją. Tak, no One tak. nie istnieją. One są gdzieś w laboratorium. I te laboratoria bardzo jakby wolno pracują. Niektóre z nich plajtują. Ostatnio, znaczy jest taki proces, jest taki konsorcjum, które w stanie Utah zaczęło budować coś, co się nazywa New Scale. Nawet u nas KGHM podpisał umowę na ten mały reaktor typu New Scale. I ta firma bankrutowała już jakieś 3 lat, a teraz ostatnio z środy na czwartek, bo oni tak w nocy, nie wiem dlaczego to ogłaszają, ogłosili całkowite bankructwo. Akcje spadły praktycznie do papierowych. Nie będzie tego. A my mamy podpisane umowę na chyba 7 czy 8 tych. Oczywiście można by zadać pytanie, kto to podpisywał, bo przecież to, że New Scale plajtuje, to było wiadomo mniej więcej 5 lat. I na przykład obok igrzysk, które nam fundują dzisiaj na temat wyborów kopertowych, można by zafundować igrzyska przed komisją. Jak to się stało, że podpisaliśmy na dostawę czegoś, czego, co nie istnieje? Mało tego, podpisaliśmy z bankrutującą od lat firmą. To panie profesorze, jak to w końcu jest z tą elektrownią jądrową? Czy byłby teoretycznie taki sposób, żebyśmy zainwestowali w to dobrze, mądrze, żeby to zostało wybudowane? No może za długi czas, ale zostało i nam dobrze służyło? Czy też pańskim zdaniem w ogóle pójście w tę stronę jest błędem? Jak pan to widzi? Znaczy, można tak powiedzieć. Europa, znaczy Stany Zjednoczone, bo ona była pierwsza, i Europa to nie jest miejsce dla energetyki jądrowej. To nie jest miejsce. To jest jakby skończona technologia w tych miejscach. Oczywiście one będą budowane gdzieś w Rosji, w Turcji, powiedzmy gdzieś na Bliskim Wschodzie, ale nie w Europie i w Stanach Zjednoczonych. To jest zamknięty rozdział technologii. To trzeba sobie powiedzieć szczerze. I nie ma sensu w to iść. Wszystkie, ja nie mówię o Stanach Zjednoczonych, bo już mówiłem tutaj, że od 1997 roku to tylko kończą 2 bloki, ale wszystkie firmy posiadające bloki jądrowe mówią, czekamy na koniec resursów, resursy to są pozwolenia o pracę i później zamykamy. Nikt w to nie będzie inwestował. Oczywiście Francuzi tam twierdzą, że będą, ale naprawdę nikt. Po prostu z czasem te elektrownie. Więc my, no, nie powinniśmy inwestować w technologię, która po pierwsze nie ma dostawców, po drugie jest to schyłkowa technologia. No niestety, no nie udało to się. I tak to można powiedzieć, koszty wzrosły nieprawdopodobnie. Te koszty na pewno napędził strach przed konsekwencjami, które wywołał Czarnobyl i Fukushima. Ale panie redaktorze, katastrofa w Fukushimie trwa. Ona trwa od 2011 roku. Tam setki ton wody chłodzi te stopione reaktory i ta napromieniowana woda jest rzucana do oceanu. Oczywiście lobbyści atomowi przekonują, że ta woda, no tak, jest tam, prawda, napromieniowana, ale to nie szkodzi i tak dalej, ale to trwa. I mało tego, ta Fukushima będzie trwała, nie wiem, kilka tysięcy lat. My tego nie zatrzymamy. I to jest jeden z takich naprawdę elementów, który u wielu ludzi powoduje dystans. No bo jeżeli coś się stanie w elektrowni gazowej, odcinamy gaz. Węglowej zatrzymujemy dopływ węgla. Tu nie. Reaktor się, rdzeń się stopi, reaktor, tak to nastąpiło w Fukushimie. Nie chcę mówić, że pół biedy było z Czarnobylem, bo to wybuchło, ale powiedzmy jak w Fukushimie. I jedyna rzecz, którą można zrobić,
to polewać i chłodzić to wodą. Dlaczego? Ponieważ ten reaktor się stopi, to jest tak po angielsku, to się nazywa melting down, jak się stapia, to on pogrąża się coraz bardziej powiedzmy w skale i dochodzi do warstw wodonośnych, ta woda się grzeje, zamienia w parę i może eksplodować. To było na przykład problemem w Czernobylu, gdzie bano się, że ten stopiony reaktor dotrze do zbiorników wodnych, które były pod elektrownią. I dlatego tego nie mogą dopuścić w Fukushimie. Tam pod spodem są zainstalowane chłodziarki, to jest cały czas polewane i nikt nie wie, kiedy ta Fukushima się skończy. Naprawdę. To jest po prostu katastrofa na setki, na dziesiątki pokoleń. I dlatego to między innymi, to nie jest histeryczna reakcja, naprawdę, bo tak się próbuje mówić. To nie jest tak, że my wyjdziemy i zostawimy to. Nie zostawimy. To teraz chciałem zapytać trochę o to, co przewiduje Zielony Ład, czyli o odnawialne źródła energii w kontekście również zdolności naszych sieci energetycznych. Ale chciałbym zacząć od pytania tutaj w Polsce. Co pańskim zdaniem, które odnawialne źródło energii jest najbardziej perspektywiczne, które najlepiej może uzupełnić nasz miks energetyczny? Jaka jest ich charakterystyka? No, pan już wspomniał wcześniej, że właściwie możemy w Polsce mówić o dwóch głównych, czyli o słońcu i wietrze. No, mamy też, to ja wiem również jako laik, elektrownie wodne w ograniczonym zakresie, także są też szczytowo-pompowe, ale to jest, zdaje się, bardzo, bardzo niewielki procent dostarczanej energii, więc nie wiem, czy w ogóle je można tutaj wliczać do tego zestawienia. Znaczy, żeby to tak szerzej powiedzieć, my dzielimy elektrownie, znaczy odnawialne źródła energii na dwa typy, A i B. A to są, wchodzą trzy, to są elektrownie biomasowe, biogazowe i wodne. One nie zależą od warunków pogodowych, bo elektrownia biogazowa może pracować w każdych warunkach pogodowych, natomiast bardzo zależą od zasobów. Prawda? Od zasobów biogazu, którego no, nie ma za dużo, od zasobów biomasy, której też nie ma za dużo i jednak jest takim ze znakiem zapytania, prawda? Bo czym się biomasa różni od węgla? No jest to młodsza siostra węgla, prawda? Czy generuje dwutlenek węgla? No, generuje, tylko że w ramach reguł no, Zielonego Ładu węgiel ma zapisywaną emisję, a drewno nie ma zapisywanej emisji. No to jest po prostu czysto biurokratyczny zabieg. I elektrownie wodne, których w Polsce jest bardzo mało, no, kraj jest płaski, zasoby wody, podobno jak w Egipcie. Więc one są w stanie zawsze pracować, ale znaczy dostarczają mało energii ze względu na brak zasobów, na brak paliwa. To jest ta pierwsza grupa. One w sumie przy dobrych przewidywaniach są w stanie około 8-7% całej energii nam wygenerować. Absolutnie, jeżeli już postawimy to na głowie. Elektrownie szczytowo-pompowe nie generują energii, one tylko przetwarzają. To jest rodzaj magazynu i jeszcze tam straty ponosimy. No i zostają nam trzy technologie, właśnie one trzy można powiedzieć. Pierwszy to są panele fotowoltaiczne, prawda? Drugie to są elektrownie wiatrowe lądowe. Ja specjalnie oddzielam lądowe, a trzecie to są morskie. I z kolei tutaj one nie mają ograniczenia paliwa, no bo tą paliwem w cudzysłowie to jest wiatr czy słońce, tego mamy pod dostatkiem, chociaż nie zawsze wtedy, kiedy chcemy, ale są bardzo zależne od czynników pogodowych. Mało tego, one bardzo krótko pracują. Rok, my to energetycy wbijamy studentom przez kilka lat, bo to jest podstawowy parametr energetyczny. Rok ma 8760 godzin, taki standaryzowany rok. 8760. Natomiast jak postawimy panele, to wykorzystanie mocy tych paneli, no w zależności gdzie jesteśmy, to jest około 900 godzin w Polsce. Może Czyli 9. 8760 w sumie, a 900 z tego panele Panele, wykorzystują. tak. No trochę więcej, jak pan mieszka w Zamościu, prawda, bo tam słońce więcej świeci, bo klimat kontynentalny. Pod Szczecinem może będzie. No dobrze, co z wiatrakami? No z wiatrakami tymi lądowymi mamy około 2200. Jest ciut lepiej, ale nie za dużo. Wiatraki morskie jeszcze są lepsze, bo na Bałtyku to jest rzędu 3500, na Morzu Północnym rzędu 4, a gdzieś tam pod Szkocją, na Shetlandach to może być ze 4,5. Ale to dalej nie jest 8000. Prawda? Mało tego, to jest, że na dobrą sprawę to praca tych źródeł jest nieprzewidywalna. Następna jest taka, jak powiedzieli my, to jest taka
element, który ludzie wierzą, a jest zupełnie inaczej, że my potrafimy przewidywać produkcję z tych źródeł. No dlaczego? No skoro pogodę potrafimy przewidywać na kilka dni, no to produkcję ze źródeł na kilka dni nie. Panie redaktorze, przy produkcji ze źródeł odnawialnych, z wiatru i paneli, my popełniamy błędy po 30-40%, przewidując produkcję z dnia na dzień. Przewidujemy, że wiatr będzie wiał, i to każdy żeglarz to doskonale zna, że silny wiatr w ciągu godziny może tak zwane zdechnąć i się zrobić flauta. I to samo może być ze słońcem. Więc one są bardzo trudnie przewidywalne. Nie można na tym oprzeć dostaw energii dla współczesnego społeczeństwa. Bo proszę sobie wyobrazić, że jest zima. W zimy na pewno słońce to tam ledwie świeci. Wiatr lubi nie wiać. Są tak zwane Dunkelflaute, to jest taka europejska flauta. Ona się zdarza prawie zawsze w listopadzie, często w styczniu. No teraz też jest dosyć, bo na przykład patrzę, praktycznie wiatru nie ma. I co my zrobimy teraz, jeżeli słońce zajdzie? Bo my rozmawiamy, a za 2 godziny nie będzie słońca. I co, pan redaktor wyłączy wszystko? Ludzie wyłączą respiratory, koleje staną? Dlatego na tym polega, że my nie możemy oprzeć się na tych źródłach. No jest pomysł, panie redaktorze. A może by tą energię zmagazynować, prawda? Nastawiajmy tyle wiatraków, jak ich nie będzie można wykorzystać, to my do magazynu, wtedy wiatr nie wieje, a my z magazynu. No świetny pomysł. Tylko problem, skąd wziąć magazyn. Jeśli chodzi o energię elektryczną, już ponad 120, może więcej lat temu, i fizyk Einstein powiedział, że energii elektrycznej nie można magazynować. Dlaczego? Bo jest to ruch elektronów. Energia elektryczna jest to ruch elektronów. My tak uczymy studentów. A ruchu nie można zmagazynować. To już jest filozoficzne pytanie, czy ruch może być bezruchem, prawda? Bo ruch elektronów w magazynie musiałby być bezruchem. Nie można. Więc w związku z tym my możemy magazynować energię, ale w formach pośrednich. Na przykład w elektrowniach szczytowo-pompowych wykorzystujemy energię elektryczną, żeby pompować wodę do zbiornika górnego. Ona ma tam większą energię potencjalną. Później spuszczamy tą wodę i odzyskujemy. Przy okazji tracimy 30% tego, ale tracimy. Podobnie jest w tych telefonach, akumulator, który mamy w telefonach i w innych tych. Z tym, że to są małe moce. To są naprawdę małe moce. Nikt nie wymyślił magazynu dużego. Największy w Polsce magazyn, panie redaktorze, liczy około 400 megawattogodzin. No, oczywiście dla większości naszych słuchaczy ta megawattogodzina to jest coś takiego mało czarna magia, ale powiem w sposób inaczej, żeby to porównać. Ile taki blok w Kozienicach, na przykład no, tam niedaleko Warszawy, to jest taki blok do Kozienicy 2, potrzebuje czasu, żeby naładować ten magazyn? 20 minut. I ten magazyn, jak będzie oddawał, to odda to, co wydrutuje blok, jeden blok przez 20 minut. A co dalej? A co dalej? Nie mamy tego typu Czyli magazynu. naiwnie, można naiwnie spytać, a nie da się po prostu zrobić, nie wiem, większych akumulatorów? Wiem, że eksperymentował z magazynami energii chyba w Australii Elon Musk. Tam był taki projekt, żeby stworzyć pierwsze takie magazyny energii, które byłyby w stanie zasilać miasto, na przykład przez tam, nie wiem, no cały czas, kiedy nie ma energii z tych odnawialnych źródeł. Panie redaktorze, to znaczy tak. Na czym polega, znów wróćmy do tej energii elektrycznej. Ona polega na ruchu elektronów. Skąd my bierzemy energię, na przykład w magazynie takim chemicznym, który mamy w telefonach, bo jest to magazyn chemiczny. Litowo-jonowe to są magazyny chemiczne. Co my robimy? Są dwie płytki, możemy to tak sobie uprościć, i my poprzez ładowanie tego magazynu przesuwamy elektrony z jednej elektrody na drugą. Powodujemy, że na jednej elektrodzie jest nadmiar elektronów, a na drugiej zostają dziury po elektronach. I takie mamy dwa płytki. Jedna jest naładowana elektronami, a w drugiej są dziury. I co my teraz robimy? My podłączamy przewód i podłączamy jakiś odbiornik. I teraz te elektrony, gdzie ich tam jest nagromadzony tłok taki, no z chęcią się uwalniają, płyną nam przez tą żarówkę czy silnik i tam świecą i zapełniają te dziury. No ale jak one popłyną, zapełnią się dziury, no to nie ma. I koniec. I się skończyło to. Więc trzeba by teraz, panie redaktorze, mieć jakąś taką pompę do tego zastosować, nie? Która by znów te elektrony przeganiała i robiła dziury. No ale taka pompa potrzebuje energii.
I proszę zobaczyć, jak działa generator. Taki na przykład te klasyczne nasze generatory. Ten generator jest napędzany, to jest pompa elektronów. To jest generator, jest pompą elektronów. On jest napędzany turbiną i jak, przepraszam, to upraszczam od razu, z góry mówię, bo staram się eksperci, żeby wiedzieli, że są uproszczenia. Pompa elektronów, jakim jest generatorem, zasysa elektrony z ziemi i kieruje je do odbiorów, do sieci, do nas. A później one wpływają do tej ziemi i znowu dopływają. I ta pompa cały czas tłoczy tam na elektrony. Ale panie redaktorze, żeby pompa pracowała, to musimy czymś napędzać. Czym musimy napędzać? No energią. No skąd bierzemy tą energię? No oczywiście z turbiny parowej w większości przypadków. No ale skąd weźmiemy parę, która miałaby energię? No oczywiście z ciepła, z jakiegoś źródła ciepła. I to robimy albo z węgla, albo z gazu. Czyli tak to wygląda. Więc normalne magazyny chemiczne są bardzo ograniczone i naprawdę podstawowe prawa fizyki pokazują, że tu się nic nie wymyśli. Jest jeszcze jeden pomysł. Wodór, panie redaktorze. Pan chciał się mnie spytać o wodór? No, na pewno, bo to jest, wiele osób twierdzi, paliwo przyszłości. Więc tak, rzeczywiście wodór jest czymś, co ma uratować transformację energetyczną. No bo my powoli z tymi pomysłami dochodzimy do ściany. Ta Tak, ściana. właśnie chciałem powiedzieć, przepraszam, bo tak już rozmawiamy od mniej więcej 45 minut i. No, ja widzę też ten kres tunelu, prawda? Bo pytam o kolejne możliwości i właściwie wszystkie nam odpadają, więc co zostaje? Tak, no, spróbujemy. My jesteśmy w tunelu, który nie ma wyjścia. To jest taka, powiedzmy, ślepa uliczka, można powiedzieć. A tą ślepą uliczką to są prawa fizyki, ponieważ my poszliśmy w danym kierunku, nie biorąc pod uwagę praw fizyki. I wróćmy do tego. W związku z tym mówią, no tak, no dobrze, poszliśmy w te źródła odnawialne. Możemy ich wybudować dużo. Możemy wiatrak na wiatraku postawić, prawda? Pokryć nawet pola, jeziora panelami. Będą produkowały energię, ale okazuje się, że one produkują energię, kiedy my jej nie potrzebujemy. Przykład z Polski. W dwie pierwsze niedziele marca operator systemu PSE wyłączał wiatraki i panele. Najpierw pierwszej niedzieli wyłączył 800 MW, drugiej 1800. Dlaczego? Ponieważ koincydencja wiatru i słońca była tak duża, że system nie mógł tego odebrać. I to jest oczywiście takie błędne twierdzenie o sieciach, to jeszcze może publicznie do tych sieci wrócimy. Ale na tym polega cała rzecz. No więc w związku z tym są takie okresy, że te źródła produkują bardzo dużo, a my nie możemy tego zużyć, albo są okresy, że one nie produkują w ogóle, albo bardzo mało. No to zmagazynować. Z tymi magazynami, no to już doszliśmy do wniosku, że te elektrony, żeby przeganiać, no to trzeba siła. No to może ten wodór, bo wodór można magazynować. Rzeczywiście, panie redaktorze, można. Tylko są dwa problemy. Produkcja wodoru jest dosyć kosztowna i my na ogół produkujemy wodór, bo on jest potrzebny tam w chemii, korzystając z gazu. Można też z węgla, ale to jest wodór szary, a my musimy mieć zielony, prawda? Wodór nie może być produkowany w sposób, gdzie się emituje dwutlenek węgla, no bo to jest bez sensu. Czyli zakładamy, że to będzie elektroliza, że nadmiar wiatraków będzie kierowany na elektrolizę. Elektroliza jest prosta, bo to, prawda, dwie płytki, dajemy prąd, no i tam wodór się wydziela na jednej z nich. Z tym, że no, sprawność tego jest około 60%, jest to bardzo kosztowne. No dobrze, wyprodukowaliśmy ten wodór. No i teraz, panie redaktorze, trzeba ten wodór przesłać. I tu się zaczynają kolejne schody, na których piszą prawa fizyki. Wodór jest pierwiastkiem, o którym ja mówię czasem studentom, że on jest złośliwy. Ale tylko on ma naturę. Ma tylko jeden elektron i jeden proton. I koniec. I nic więcej. I jest taki malutki. I teraz on jest w stanie penetrować przez wszystkie, powiedzmy, różnego rodzaju warstwy. Jeżeli pan by napełnił no bak swojego samochodu wodorem, co pan może zrobić? Jest taki. To po 2 godzinach by pan przyszedł, tego wodoru by nie było. Bo on postrzega ścianki pana baku, zbudowane z siatki krystalicznej metalowej, jako puste. Bo on jest tak mały w stosunku do atomów metalu. On ucieka.
Każdy, kto się interesuje motoryzacją, wie, że to jest jeden z największych problemów w samochodach napędzanych wodorem. Jak ten układ ma być szczelny, zwłaszcza zbiornik wodoru właśnie? Tak, i rurociągi to samo. No więc w związku z tym pan redaktor powiedział o motoryzacji. No mamy samochody wodorowe, na przykład Mirai 1, Mirai 2, prawda? No ale weźmy Mirai 1, tam zbiornik wodoru miał 5 kg. Proszę zobaczyć, 5 kg. Natomiast waga samego zbiornika była ponad 120 kg. Tak, bo to były wielowarstwowe pożywa, które powodowały, że ten wodór nie penetrował, nie uciekał nam. Na tym polega cała rzecz. A w Toyocie Mirai 2 to chyba zwiększono tam o kilogram, ale do 150 kilo. Więc wszystkie rurociągi, żeby ten wodór nam nie uciekał, powinniśmy przebudować na wielowarstwowe, kompozytowe. To są nieprawdopodobne drogi. Ale no, jeszcze rurę kompozytową to można sobie wyobrazić, ale zawory na przykład kompozytowe to już nie za bardzo, bo to jest kwestia. Mało tego, ten wodór, panie redaktorze, jest bardziej złośliwy jeszcze. On ma kilka cech. Nie tylko, że nam powiedzmy w jakiś sposób ucieka, ale on powoduje kruchość materiałów. Jeżeli pan na przykład by napełnił coś, jakiś powiedzmy odlew wodorem, to przyjdzie po jakiś czas i to się rozsypie. Rozsypie się w piasek. Na przykład Niemcy, którzy są na bardzo świetni technicznie, w zakładach Henkla w 1936 roku zbudowali pierwszą na świecie turbinę wodorową. I działała przez rok. Później się rozpadła na drugim poziomie. Pomijając inne rzeczy, powoduje tak bardzo kruchość materiału. Jeden z największych. No i następna ta złośliwość wodoru. On się po prostu jest szybki, się za szybko spala. A wie pan, jak wygląda szybkość spalania? Załóżmy, że pan ma kuchenkę gazową, no bo część naszych słuchaczy na pewno ma. I tam wpuszczają gaz, podpalają sobie coś. Gdyby wpuścili tam wodór i też podpalili, to on się podpali. Tylko jego szybkość spalania jest taka, że ona się objawi tym, że taki płomień buchnie do góry, gdzieś tam pod sufit. I z drugiej strony on się skieruje do tyłu, tak jest efekt flashback, czyli kierując się do tyłu i koniec. I tego wodoru tak łatwo się nie spalił. To nie jest taki problem. Więc doszliśmy do tego, że nie można przesyłać. Można wodór wykorzystywać w ogniwach paliwowych. Takie jak są w samochodach, prawda? Tam jest to rodzaj takiego akumulatora, gdzie wodór jest katalizatorem. I tam można jak najbardziej, jak już wyprodukujemy ten wodór, jak już prześlemy, jak on nam nigdzie nie ucieknie, jak on tam nam nie spowoduje kruchości, to możemy go w ogniwie paliwowym zdać. Z tym, że ogniwa paliwowe mają moc rzędu 100 kW, mają 200 kW. A wróćmy do tego bloku w Koźnicach. On ma 1100 megawatów, czyli takich ogniw 100 kW, który nawet no, do większego samochodu, no, ale do samochodu w zupełności wystarczy. Potrzeba byłoby w zamian za ten jeden blok 11 tysięcy. Proszę sobie wyobrazić, 11 tysięcy, ten instalację dopływu wodoru i instalację odbioru. Tego nie będzie. Więc w związku z tym jest trzecie jeszcze rozwiązanie. Spalmy wodór w turbinie, tak jak spalamy gaz. Prawda? No niestety tego nie można. Bo ten wodór ma ten no, ta szybkość spalania powoduje eksplozję. Jest dopuszczone przesyłanie gazu i spalanie gazu zgodnie z normami, które teraz w większości obowiązują w Europie, to jest 8%. Czyli wodór może pan używać pod warunkiem, że go pan domieszkuje w 92% gazu. Czy to jest, ma sens? I niestety tak nie ma. Wodoru nie opanujemy tak szybko. I łączenie, czekanie czego, że wodór nam coś zrobi, to nie jest, że my zmienimy właściwości wodoru. Nie zmienimy. Czyli panie profesorze, z czym w takiej sytuacji my właściwie zostajemy? No na początku rozmawialiśmy o węglu, że ten węgiel ma sens jako nasze paliwo, ale czy w ogóle poza tym coś jeszcze pańskim zdaniem ma sens? No, przede wszystkim gaz. Tam, gdzie on jest dostępny. No proszę zobaczyć, Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych do 2008 roku był, zresztą do tej pory obowiązuje, zakaz eksportu gazu i trzeba mieć pozwolenie. Każdy eksport gazu, każda partia musi mieć pozwolenie Departamentu Stanu. I dlaczego? Bo mieli tak mało gazu. Oni się po prostu bali z tego gazu. No i tam jeden z tych amerykańskich szalonych ludzi, innowatorów, wymyślił pozyskiwanie gazu z łupków. Prawda? No bo
I nagle dostali, już nie chcę wchodzić, jaka jest ta technologia łupkowa, ale dostali olbrzymią ilość. Amerykanie się stali jednym z największych eksporterów na świecie tego gazu. Mają sami dosyć gazu, mogą spalać, mogą zastąpić. To jest, powiedzmy, jeżeli nie węgiel, to gaz. Są kraje, jest nawet taka książka, Przekleństwo geografii i tam inne. Są takie kraje, które geografia obdarzyła pewnie. No, jak są wielkie rzeki, na przykład w południowej Ameryce, czy nawet w Azji, czy nawet na Syberii, prawda? Te rzeki niosą energię. To jest świetna energia wodna. Ale gdzie to jest możliwe? To samo jest w Norwegii. Proszę zobaczyć, w Norwegii, jak jest rok, że spada śnieg, to następnego roku ta energia jest nawet 3 razy tańsza niż w Polsce. Bo on tam stopnieje i to samo. Takim miejscem jest Quebec, który ze względów energetycznych, oto od Pana Boga jest dany, bo tam powyżej Montrealu, prawda? To spada 3-4 metry śniegu, to wszystko topnieje, tam są zbiorniki, i później oni mogą produkować za grosz. A co w Polsce? No przecież ta Wisła prawie wysycha. Chciałem zapytać jeszcze o to, czy jest jakiś wpływ negatywny odnawialnych źródeł energii z tą ich chwiejnością, o której tutaj rozmawialiśmy, na same sieci elektroenergetyczne. No i w ogóle w jakim stanie jest ta nasza sieć? O tym się czasem trochę mówi, ale mam wrażenie, że za mało. Panie redaktorze, nasza sieć jest w stanie być dobrym, a nawet dobrym, porównując standardy zachodnioeuropejskie. A porównując standardy Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, ja znam te kraje z autopsji, bo pracowałem tam, to jest w bardzo dobrym stanie. Naprawdę, w bardzo dobrym stanie. Pamiętam do tej pory sieć amerykańską, czy kanadyjską, czy australijską, to nasze świat. Sieć nie ma nic do czynienia. Właśnie cały czas wszyscy powtarzają sieci, sieci, inwestujmy w sieci. Dla mnie, panie redaktorze, i mówię to studentom, słuchajcie, jak ktoś wam będzie mówił, że trzeba inwestować w sieci, bo się uzyska to i to, to jest przykład nieznajomości elementarnych spraw. Na czym polega? Sieci to są druty, panie redaktorze. Pan widzi nad głową, prawda? To są sieci napowietrzne. Druty mogą być w kablu, czyli w izolacji. Druty też są, sieci to też są druty w transformatorze, w oleju. Co drut ma do rzeczy? No jest, on przesyła energię. On nic nie zrobi, on ani nie wyprodukuje. Trochę jej zużywa, bo tam te elektrony się zderzają z atomami. I to wszystko. Jakie są sieci w Polsce? Są dobre. I dla nas, dla odbiorców, tych sieci w zupełności wystarczy. Ponieważ nasz system rozwijał się głównie za czasów, powiedzmy, tam pod koniec XX wieku, i wówczas było planowanie centralne, i bardzo dobrze to planowano, że jak budowano elektrownię, to jednocześnie planowano linię. I wszystkie te stare elektrownie, które stanowią podstawę do zasilania w energię, są dobrze, jakby powiedzmy, okablowane, czy mają bardzo dobre i rozdzielnie, i linie. Jeżeli my mówimy o sieci, to tylko mówimy o to, że mamy źródła odnawialne, które są budowane w bardzo dziwnych miejscach i chcemy, żeby ta energia przepłynęła. Ale to nie na tym polega rzecz, że źródła odnawialne nie są wykorzystane, bo sieci są słabe. Nie, bo tej energii jest zbyt dużo w całym systemie. Przykładowo, w dwa pierwsze niedziele marca operator systemu przesyłowego, OPZ, bo tu też trzeba wiedzieć, że z punktu widzenia prawa jest to jedyny podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne. Nie, nikt tylko OPZ. Oni mają specjalną koncesję, są umocowani w ustawie prawo energetyczne, europejskim itd. Oni podejmują decyzję o wyłączeniu. Tylko oni podejmują decyzję na podstawie bilansu poboru, czyli ile my jako odbiorcy możemy odebrać, ile można wygenerować. W sieciach praktycznie nie ma zatorów, to się nazywa congestion, kiedy nie może przepłynąć. Sieci wysokiego napięcia są niewykorzystane. Naprawdę tam dużo można. A natomiast w sieciach jakby niskiego napięcia źródła odnawialne jakby nawet momentami poprawiają pracę tej sieci. Sieć może przesłać. Jeżeli w danym miejscu jest zbyt dużo energii, to sieć prześle pani do drugiego miejsca, gdzie też nabudowali panele i też jest zbyt dużo energii.
Jeżeli ktoś mieszka pod miastem i ma osiedle jakieś widowe, gdzie wszyscy mają panele i się duszą tą energią, to co sieć zrobi? Prześle do drugiego miejsca, gdzie wszyscy też mają zadłużenie? Nie na tym polega rzecz. Sieci mamy dosyć. My mamy zbyt mało odbiorów w stosunku do generacji. Do tego, że jak świeci słońce i wieje wiatr, to mamy już tyle tych źródeł odnawialnych, że nie jesteśmy dziś w stanie ich włączyć i wyłączamy. A jutro będzie to co niedziela, każda, a później będzie co drugi dzień, a później co dzień. A jak jest, panie profesorze, z prosumentami i z tym, co możemy sobie wyprodukować u siebie w domu? Niektórzy twierdzą, że jeżeli ktoś umiejętnie swój dom zaopatrzy w panele fotowoltaiczne, no ostatnio też była mowa o tym, żeby jakieś małe elektrownie wiatrowe, nie wiem na ile to jest realne, panele są na pewno bardziej popularne. No i niektórzy twierdzą, wtedy można mieć praktycznie prąd za darmo i tak sobie żyć, oszczędzając na tym prądzie. Czy to się spina? Czy to jest realne? To jest kilka rzeczy, pan poruszył. Więc tak, ja zacznę tak krótko od sprawy ekonomicznej. Absolutnie nie. Absolutnie nie. I każdy, który ma panel, niezależnie kiedy go instalował, w rezultacie się traci. To, że on mniej płaci dzisiaj za energię, to jest tylko dlatego, że przedpłacił w pewnym momencie 20 czy tam ileś tysięcy za panele. No i teraz dostaje jakby za darmo. No to pan też może iść do piekarni, kupić chleb za rok, zapłacić za rok z góry i później co dzień sobie brać za darmo, prawda? No każdy to ma. I tak mniej więcej działają prosumenci. Natomiast nie jest to opłacalne z jakiego powodu? Ponieważ prosumenci bardzo ryzykują. Oni nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Bo żeby ta instalacja działała prawidłowo, to trzeba dokonywać konserwacji. Ta instalacja powinna być czyszczona. Powinny być robione przeglądy techniczne. Powinny być zrobione zdjęcia, które pokazują, czy tam się coś termicznie nie dzieje. Są kamery termowizyjne. I proszę zobaczyć, co robią prosumenci. Prosumenci mają ubezpieczone domy. Ponieważ on stawia panel, który jest wart 20 czy 30 tysięcy, co najmniej panele, w domu, który jest wart milion. Bo dzisiaj milion to jest nieduży dom, prawda? Kilkaset tysięcy. No i teoretycznie ma ubezpieczenie. Tylko gdyby mu się coś się stało, to on nie dostanie grosza z ubezpieczenia. Wie pan dlaczego? Dlatego, że są ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące paneli na internecie. I to można sobie znaleźć. W takich warunkach pierwszą rzecz, którą się mówi, nie zaleca się montowanie paneli na dach. To jest pierwsza wskazówka ubezpieczyciela. Druga wskazówka ubezpieczyciela, po zamontowaniu instalacji należy sprawdzić instalację kamerą termowizyjną. Po czym te badania należy powtarzać co najmniej raz w roku i dokonywać co najmniej raz w roku przeglądu technicznego. Kto to robi? Tego nie robi. Nawet pewnie o tym nie wie. I teraz, jeżeli coś się panu stanie, to ubezpieczyciel powie, przepraszam, a przegląd techniczny pan ma? A ma pan zdjęcie z kamery? No to do widzenia. To jest pana sprawa. Proszę zobaczyć, przecież ryzyko majątku całego życia też bardzo dużo kosztuje. I oni wszyscy do tego dokładają. A na koniec, panie, to z tymi panelami trzeba coś zrobić. Przecież proszę zobaczyć, to są dachy powyżej 2,5 metra. To powinni być ludzie, już, którzy tam wchodzą, mieć uprawnienia pracy na wysokościach. Te paneli są ciężkie, trzeba je przywieźć, zawieźć do utylizacji. To kosztuje około 10 do 15 tysięcy. A ile czasu taki panel może działać? Wie pan, tak naprawdę nie wiadomo, ale takie oceny, które ja uważam, że są obiektywne, tanie panele około 6-8 lat, droższe może 10 do 15. To Większość. jest bardzo, bardzo krótko, jak na czas życia normalnego budynku takiego. Bo panie redaktorze, problemem nie jest panel. Jak pan popatrzy na konstrukcję tego panelu, to panele to są takie płytki, prawda? My widzimy takie, powiedzmy, ciemne, które są montowane na takim podłożu. To jest baza. To jest taka płyta plastikowa. I teraz problem leży w tej płycie plastikowej, nie nawet w samym panelu. Jeżeli ona jest tania, z najtańszego plastiku, tak niestety jest w dużej części instalacji, które no, były tanio, bo tanio robione, to ona po iluś latach się wypacza. Tak jak ma pan jakieś, powiedzmy, w samochodzie plastiki, które po 5 latach na słońcu, No no, tak. to co się stanie z tą płytą? I teraz jak ona się wypacza, to również działają siły nacisku na te płytki, które są bardzo kruche.
One się zaczynają kruszyć. Tam one są izolowane jeszcze silikonem. I ten cały panel zaczyna mieć znacznie mniejszą wydajność. On się po prostu rozsypuje. I to jest właśnie jeden z problemów przy tanich panelach. Przy tanich panelach. Przy drogich podobno jest lepiej, ale my naprawdę nie wiemy, jak to do końca jest, bo mamy tylko informacje ze strony sprzedawcy. Będzie pan zadowolony. O, jak pan kupi bez panu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, chociaż no, trochę się śmieję na koniec tej rozmowy, czy właściwie uśmiecham się smutno, dlatego że wnioski nie są jakieś specjalnie optymistyczne, dlatego że mamy przecież politykę Zielonego Ładu. No i na razie w tym Zielonym Ładzie siedzimy, a on nakłada na nas takie, a nie inne wymogi dotyczące rezygnacji z paliw kopalnych. No a tutaj z naszej rozmowy wynika, że to nie jest dobry kierunek, no ale to już jest zupełnie inne pytanie, co z tym można zrobić politycznie. Tak, ale ja patrzę na to od strony fizyki. I ja zawsze mówię, to niezależnie, jaką decyzję podejmie politycznie, czy rząd, czy komisja, czy jedno i drugie. W pewnym momencie dochodzimy do ściany. I ta ściana ma napisane prawa fizyki. No, pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Nie przeskoczymy tego, że w naszym szerokości geograficznej Słońce wykorzystuje panele 1000 godzin rocznie, wiatr 2000, a rok ma 8760 godzin. I to, że sezon grzewczy w Polsce trwa 7 miesięcy, prawda? I to, że pompy ciepła, które miały być takim, powiedzmy, game changerem, okazuje się, że jak spada temperatura koło zera, to włączają się grzałki elektryczne i nagle osoby, które kupowały pompy ciepła, mając nadzieję, że nie będą płaciły za energię, dostają horrendalne rachunki energii, jakby nie wiedzą, że pompy powietrze to nie jest ten klimat, to jest być może, no nie wiem, Francja, gdzieś tam Hiszpania, ale nie w Polsce, gdzie temperatura spada poniżej zera, czy nawet koło zera. Te pompy już nie działają. Trzeba kupić pompę gruntową, ale ta pompa jest 3 razy droższa od tej powietrznej, czy 2 razy droższa. No i to jest, wszystko to ma, jest jakby motywowane fizyką. A pójście na łatwiznę kosztuje, no i tak to będzie. Ale panie redaktorze, ja jestem jakby dobrej myśli. My po prostu się uczymy. Uczymy się. Uczymy się, że istnieje czegoś tak jak fizyka. Jak kiedyś upadł w Polsce komunizm, to zaczęliśmy się uczyć, że wszystko kosztuje, prawda? Gospodarka rynkowa. Proszę zobaczyć, jak pamiętam lata 80, właśnie koniec, bo ja wyjechałem później, że wszyscy, jak komunizm upadł, otwierali biznesy, prawda? No co to jest za biznes? I później wszyscy plajtowali. No, to się okazuje, że to nie jest tak. I teraz to samo, wszyscy instalują panele. Wszyscy będą wywozili na śmietnik. Oczywiście stracą po drodze. Nauka kosztuje. W Stanach Zjednoczonych się płaci kilkaset tysięcy, żeby skończyć z tym. Nauka Dolar. kosztuje, nauka kosztuje. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan profesor Władysław Mielczarski. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Miło było spotkać. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.